Cześć, witajcie. Znajdujemy się w budynku The Nest w Warszawie. Moimi rozmówcami w sektorze gości są dzisiaj człowiek, który dokonuje kosmicznych rzeczy w Karakorum na nartach, Andrzej Bargiel. Cześć. Cześć, witam Państwa. I człowiek, który kosmicznych rzeczy w Karakorum dokonuje przy użyciu drona, jego młodszy brat Bartek. Witam Cię serdecznie. Witam. Andrzeju, to było największe wyzwanie narciarskie XXI wieku. Dokonałeś pierwszego w historii zjazdu z K2 na nartach. Jak skomentujesz ten swój niebywały wyczyn? Jak skomentuję? Na pewno strasznie się cieszę, że udało się zrealizować ten projekt. Kosztowało mnie to 2 lata życia, myślenia o tym. W zeszłym roku próba sama, jakby dużo pracy na to, by te wyprawy się odbyły, bo to są bardzo duże koszty. Też jakby moment, kiedy dojrzałem do tego w ogóle. Też taka sytuacja ciekawa z zeszłego roku, gdzie miałem szansę, żeby znaleźć się na tym szczycie inną drogą, łatwiejszą i wejść na K2, ale zupełnie mnie to nie interesowało. Chciałem po prostu być tam w momencie, kiedy jestem w stanie podjąć realną próbę zjazdu. I cieszę się, że jakby byłem w tym wszystkim konsekwentny, że w tym roku wróciłem, że wahałem się do ostatniej chwili, bo nie lubię wracać w te same miejsca, że jakby warto może wykorzystać tą wiedzę, którą pozyskaliśmy w zeszłym roku. I spróbować dokończyć ten projekt i to się powiodło w tym roku, więc naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Czyli zdobycie tego wierzchołka ewentualne w zeszłym roku było dla Ciebie dużo mniej ważne niż opcja zjechania na nartach. Czy dużo było strachu, dużo było stresu podczas tego zjazdu po tak stromej górze jak K2? Zresztą to cały proces, cała wyprawa była bardzo stresująca tutaj. Wiesz, wbijasz się w środek ściany. Jak już się wbijesz, to musisz zjechać na dół, by przeżyć, by dotrzeć bezpiecznie. Połączenie, kombinacja tych dróg też była ciekawa i cieszę się, że to się powiodło, bo w zasadzie mam swoją linię na K2. Mam, 30 lat i w zasadzie to jest dla mnie bardzo, bardzo fajne. Niesamowite też było, że ja wyszedłem na szczyt i w zasadzie się zupełnie nie cieszyłem. To nie było tak, że to była euforia, jestem na szczycie i to jest jednak K2, nie jeden chce się tam znaleźć. To jak to wyglądało? Po prostu byłem w pełni skoncentrowany, wiedziałem, że jakby to się dopiero zaczyna od tego miejsca. Zapiłem narty i dbałem o to, żeby ich po prostu nie zgubić na starcie. To narty są bardzo skomplikowane, bardzo ciężko je wpiąć. Ja mam na butach takie overbuty z neoprenu i to naprawdę musi być bardzo precyzyjne. Nie ma ski stoperów. Te narty kładziesz na śniegu i one znikają. Więc to było bardzo trudne i musiałem naprawdę dbać o to, żeby to zrobić tak jak należy. I rozpocząłem zjazd i wtedy po prostu w totalnej koncentracji, musiałem się naprawdę wspiąć na wyżynę swoich umiejętności i po prostu móc to zrobić bezpiecznie i miałem tego świadomość pewnie. Reakcje i komentarze są bardzo entuzjastyczne. Ja przytoczę tylko jeden cytat, to co napisała nasza multimedalistka olimpijska Justyna Kowalczyk. Dzik roku, przegość, zatkało mnie, Jędrek, jesteś wielki. Czujesz się dzikiem roku? Dzikiem. Ja staram się nie ryzykować i robię trudne rzeczy, ale to minimalizowanie ryzyka jest dla mnie bardzo ważne i to zresztą widać po zeszłym roku. Atak szczytowy zakończył się na poziomie praktycznie bazy, bo wszystko się sypało i było dużo wskazówek z nieba i z ziemi, że nie powiedzie się to, że nie warto tego robić i ten zdrowy rozsądek w tym wszystkim jest kluczowy, bo tam jest niebezpiecznie i to nie jest tak, że można to zrobić po prostu tak, kiedy się tylko chce, tak? Jak to dzisiaj na konferencji się zapytała z Ciebie jedna z dziennikarek, na czym polega niebezpieczeństwo i bardzo ładnie wyjaśniłeś, że jest po prostu stromo i można polecieć w przepaść. Dokładnie tak. Niestety tam jest 3600 metrów ściany i z poziomu Concordii. To jest miejsce, gdzie się rozchodzi lodowiec i zmierza w kierunku Gaszek Bromow i właśnie Broad Peak K2. To ten szczyt nie wygląda na to, żeby się dało jeździć tam na nartach. To naprawdę wygląda przerażająco i też z taką świadomością trzeba zjeżdżać, że jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli popełnimy jakiś błąd, to te konsekwencje są drastyczne. Bardzo dużo pracy trzeba było włożyć w to, żeby przygotować tą linię zjazdu, żebym miał to wszystko pod kontrolą, bo to było
no, priorytetowe tutaj. Bartek, powiedz, jakie emocje tobie towarzyszyły, kiedy latałeś dronem, pomagałeś Andrzejowi, filmowałeś go i obserwowałeś po prostu, co twój starszy brat wyczynia na takich wysokościach i na tak stromej górze. No było to trochę stresujące, bo jednak widziałem to wszystko trochę z innej perspektywy. Widziałem ekspozycję i jakby to, że po prostu on jest na, powiedzmy, dwumetrowym pasku śniegu, który kończy się z drugiej strony 1,5-kilometrową przepaścią i z drugiej strony to samo. No ale też byłem jakby pewny tego, że Andrzej wie, co robi, że jest na tyle mocny i przygotowany, że po prostu nie pozwoli na to, żeby po prostu coś się stało. Mówimy o dziku roku. Wśród ludzi, którzy interesują się górami, himalaizmem, pojawiają się głosy, że chętnie widzieliby Andrzeja jako kandydata do tytułu sportowca roku. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy to jest taki moment, kiedy ten ski alpinizm powinien zostać dostrzeżony w plebiscytach sportowych? No myślę, że tak. Myślę, że to jest na tyle duże osiągnięcie i tyle też jakby Andrzej musiał zaryzykować, żeby to się wszystko powiodło, że to ciężko porównać do jakichkolwiek innych sportów, bo w innych sportach jednak nie ryzykuje się bezpośrednio życia i w tym, co zrobił Andrzej, to po prostu wszystko musiało być od samego początku do końca, jakby musiała być pełna kontrola nad tym, co on robił.